Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Dzisiaj przeżywamy kolejne gorzkie żale. Po raz kolejny chcemy iść razem z Chrystusem drogą krzyżową. I po raz kolejny nie spotykamy się na tych gorzkich żalach w Kościele, ale chcemy przeżywać je w domu. Razem z rodziną, z najbliższymi. Dlatego też zapraszam i polecam, żeby w miarę możliwości odsłuchać, odśpiewać w domu gorzkie żale. I dzisiaj w naszym kazaniu pasyjnym kontynuujemy naszą drogę przy Chrystusie oczami kolejnych towarzyszy Jego męki. Byliśmy już przy Piotrze, który nie potrafił zaakceptować swojej niedoskonałości. Byliśmy przy Judaszu, który był samotny, nie potrafił się otworzyć, nie potrafił znaleźć wspólnoty, która mu pomoże. I byliśmy przy Piłacie, który był bezsilny, którego zdominował tłum i który oddał władzę i ukrzyżował Jezusa wbrew własnej woli. Więc do tej pory widzieliśmy przykłady negatywne, które w jakiś sposób zawiodły Chrystusa na tej drodze krzyżowej. Jednak dzisiaj przeżywamy niedzielę radości. Niedzielę, w której używamy koloru różowego, w której cieszymy się, że Jezus już niedługo, już za chwilę zmartwychwstanie. Dlatego chcemy dzisiaj zainspirować się postaciami pozytywnymi, które na krzyżowej drodze stanęły na wysokości zadania, które ulżyły Jezusowi, które mu pomogły. I kiedy myślimy o takich postaciach, to od razu przychodzi nam na myśl Szymon z Cyreny, który pomaga nieść krzyż Jezusowi, oraz święta Weronika, która ociera Jemu twarz. Jednak jest pewna postać w opisach męki pańskiej, która nam trochę umyka, której nie dostrzegamy, a która rzuca piękne światło na to, co tak naprawdę zrobił Szymon, co tak naprawdę zrobiła Weronika. Posłuchajmy fragmentu Ewangelii według świętego Łukasza, który pisze o Jezusie, który modli się w ogrójcu. Potem wyszedł i jak zwykle udał się na Górę Oliwną. Poszli z nim także uczniowie. Gdy był już na miejscu, powiedział im: módlcie się, abyście nie ulegli pokusie. I sam oddalił się od nich mniej więcej na rzut kamieniem. Padł na kolana i modlił się takimi słowami: Ojcze, jeśli chcesz, odsuń ode mnie ten kielich, ale niech się spełni nie moja wola, lecz Twoja. I ukazał mu się anioł z nieba, aby go umacniać. Popadłszy w agonię, jeszcze żarliwiej się modlił. Jego pot stał się jak strzępki krwi spadające na ziemię. Tak więc widzimy, że w ogrójcu, kiedy Jezus przeżywa już mękę, boi się, czuje na sobie już te przyszłe ciosy, ten ból, pojawia się przy nim anioł i umacnia go na tej modlitwie w ogrójcu. Widzimy tą niesamowitą prawdę, że stworzenie, czyli anioł, umacnia swojego stworzyciela, umacnia Boga, umacnia tego, który stworzył cały świat, który zawarł przymierze z Abrahamem, który mocną ręką wyprowadził Mojżesza z Egiptu, umacnia tego, który prowadzi dzieje świata. Zwykłe, proste, niedoskonałe stworzenie jest w stanie dać coś swojemu Stworzycielowi. Jest w stanie umocnić go na czas jego męki. Kochani, każdy z nas może być jak ten anioł. Każdy z nas może uczestniczyć w męce Chrystusa. Może go umacniać. Może być razem z Nim. Ponieważ to nasze bycie przy Chrystusie na drodze krzyżowej, to nasze dotykanie Jego krzyża, ono nie jest symboliczne. Ono nie jest tylko jakimś obrazem. Naprawdę każdy z nas, kiedy swoje własne cierpienie, ofiarę swojego życia jednoczy z krzyżem Chrystusa, naprawdę dotyka Jego krzyża. Dotyka twarzy Jezusa jak święta Weronika. Jest to duchowy dotyk, który jednoczy nas z krzyżem Chrystusa. Pięknie o tym pisze siostra Faustyna w swoim dzienniku, cytując słowa właśnie samego Jezusa. Czytamy u niej w dzienniczku: dziś, w czasie rezurekcji, ujrzałam Pana Jezusa.
w wielkim blasku, który zbliżał się do mnie i rzekł: pokój wam, dzieci moje, i wzniósł ręce i błogosławił. Rany rąk jego i nóg i boku były nie zatarte, ale jaśniejące. Kiedy się spojrzał na mnie z taką łaskawością i miłością, że dusza moja zatonęła cała w nim i rzekł do mnie: wzięłaś wielki udział w męce mojej, dlatego daję ci ten wielki udział w chwale i radości mojej. Cała rezurekcja wydała mi się jedną minutą. Jak słyszymy u siostry Faustyny, Jezus dziękuje jej. Jezus mówi jej, że wzięła wielki udział w jego męce, że była tam faktycznie obecna i umacniała go na drodze krzyżowej. Bo cierpienie, nasze proste ludzkie cierpienie, do tej pory bez Chrystusa właściwie jest absurdem, jest bez sensu. Cierpienie nie ma żadnego sensu w naszym życiu, jest złem, które się dokonuje. Jednak Chrystus kompletnie zmienił patrzenie na cierpienie, kompletnie zmienił optykę. Dzięki Chrystusowi cierpienie nabiera sensu. Cierpienie ma znaczenie. Nie jest tylko złem, które nas dotyka, z którego nie potrafimy wyjść, nie potrafimy się go pozbyć. Każdy z nas może cierpienie, którego dotyka, przekuć, zmienić w cierpienie, które będzie owocne, które będzie piękne, które będzie nas jednoczyć z krzyżem Chrystusa, ponieważ każdy z nas cierpi, niezależnie od wieku, od kondycji, cierpimy fizycznie, psychicznie, społecznie i każde to cierpienie możemy oddać Chrystusowi, być jak ten anioł w ogrójcu i umacniać Chrystusa na czas Jego męki. I to nasze cierpienie oddane Chrystusowi umacnia Chrystusa, ale też będzie umacniało każdego z nas. Cierpienie zyskało dzięki Chrystusowi potrójny sens. Po pierwsze, ono nas uświęca, zbliża nas do Niego. Po drugie, jest niesamowitym świadectwem dla innych, że potrafimy w tak ciężkiej sytuacji trwać przy Chrystusie. I po trzecie, cierpienie wyprasza zbawienie dla nas, dla innych, dla całego świata. I to jest jedna rzecz. Cierpienie, które pomaga Chrystusowi, które go umacnia i cierpienie, które nas zmienia. Jednak Jezus idzie znacznie dalej. Pokazuje nam, że cierpienie nie tylko pozwala dotknąć krzyża, ale że cierpienie potrafi nas upodobnić do Niego. Cierpiąc i jednocząc nasze cierpienie z Chrystusem, idziemy dalej niż Weronika, niż Szymon, niż anioł. Upodabniamy się do Niego. Nasza twarz zdaje się jakby jaśnieć twarzą Chrystusa. Zmieniamy się kompletnie. Stajemy się człowiekiem niesamowicie podobnym do Niego. Jezus nam mówi, że inaczej nie możemy się do Niego upodobnić, jak właśnie przez krzyż. I to samo usłyszała święta siostra Faustyna w innym fragmencie dzienniczka, kiedy Jezus pokazuje jej zastępy świętych. Część świętych wisi na krzyżu, przybita do Niego. Część trzyma mocno krzyż przytulony do siebie, a część tylko ciągnie go za sobą. I Jezus pokazuje, że te dusze, które były podobne do Niego w cierpieniu, są podobne teraz do Niego w chwale, które mniej były podobne w przeżywaniu cierpienia, są mniej podobne do Niego teraz w swojej chwale. Tak więc cierpienie powoduje podobieństwo do Jezusa. Miałem niesamowite doświadczenie. W hospicjum, kiedy byłem na praktyce, przez 3 tygodnie pomagałem, trafiła do nas taka pani. Tułała się od pół roku po szpitalach. Była ciężko chora na nowotwór trzustki, niewyleczalny. Więc była w pełni świadoma tego, że to są ostatnie chwile jej życia. A była w wieku średnim, koło 50. Jednak przez cały pobyt w hospicjum, przez tydzień, biła do wszystkich niesamowitą radością, uśmiechem. Chciała pomóc ile tylko może. Dać z siebie wszystko, mimo że już ciało odmawiało posłuszeństwa. Ona cały czas starała się pomóc nam, którzy nią się opiekowaliśmy. Ponieważ była spokojna w tym cierpieniu, o swoją śmierć, o życie wieczne.
w pełni oddała się Jezusowi. I w tych chwilach trudnych, krańcowych, kiedy cierpienie ją zżerało, kiedy czuła, że już niedługo dobiegną jej dni na ziemi, ona była rozpromieniona, uśmiechnięta od ucha do ucha i chciała do końca pomagać, jak tylko może. I z uśmiechem za każdym razem dziękowała. Jej twarz jaśniała jak twarz Chrystusa, ponieważ to z Nim złączyła swoje cierpienie. Tak więc, kochani, niezależnie od wieku, niezależnie od kondycji, każdy z nas może dzisiaj nadać naszemu cierpieniu, naszemu bólowi sens. Możemy być przy Chrystusie jak anioł, dotknąć Jego krzyża jak święty Szymon z Cyreny. Możemy otrzeć Jego twarz jak Weronika i w końcu możemy stać się do Niego podobni. Stać się jakby Chrystusem, jaśnieć Nim, jeżeli oddamy Mu swoje cierpienie i w pokoju połączymy nasze cierpienie z Jego cierpieniem na krzyżu. Wtedy On będzie nas zmieniał. Zmieniał nasze życie, zmieniał życie ludzi wokół nas, którzy zobaczą świadectwo, w jaki sposób my przeżywamy nasze cierpienie. Tak więc łączmy się z Nim, umacniajmy Go na tej krzyżowej drodze i niech On prowadzi nas przez nasze cierpienie do szczęścia i zbawienia.